Szanowni Państwo, pojedynek półfinałowy. Znamy już czterech najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Amatorów 2013. Przed chwilą uroczyste rozpoczęcie półfinałów w wykonaniu Grzegorza Kędzierskiego. Skupmy się jednak na bohaterach tego pojedynku na stole telewizyjnym. Kacper Konkel, Pul Bilard, Wejherowo. To on wygrał walkę o rozbicie. To on otworzy pojedynek do pięciu wygranych partii przeciwko Stanisławowi Chabie z Karambola Chorzów. Stanisława już dzisiaj oglądaliśmy na stole telewizyjnym, zdaje się, że w pierwszym pojedynku. Drugi mecz półfinałowy, szanowni Państwo, to starcie Tomasza Młodzińskiego i Tomasza Sadlika. A tego meczu niestety nie pokażemy, ten mecz toczy się równolegle z tym, który właśnie teraz się rozpoczyna. No cóż, może uda nam się ustalić, jaką drogę do tego finału przebyli obaj dżentelmeni. Zacznijmy może od Kacpra, jako że to on rozbija. Kacper Konkel zaczął od meczu z Igorem Lulińskim, no a więc to był ten mecz, w którym poległ pierwszy z faworytów Igor Luliński. Kacper wygrał 4-1. Igor sam potem przyznał, że Kacper zagrał świetny mecz. Równie okazałe zwycięstwo nad Arkadiuszem Jakubiakiem, tutaj 5-1 w 1/8 finału, 5-3 z Marcinem Lesiakiem, potem w ćwierćfinale 5-1 znowu z Michałem Gołdynem, a więc naprawdę imponująca skuteczność, zaledwie kilka straconych partii, teraz bardzo mocne rozbicie, widziałem kątem oka dwie bile, które znalazły drogę do kieszeni, zobaczmy to jeszcze raz. Piątka i dziewiątka, tych bil już na stole nie ma, a więc zostanie przy nim Kacper Konkel, Pul Bilard, Wejherowo. Kacper to członek tej takiej bardzo mocnej, skądinąd juniorskiej drużyny z Wejherowa. Oprócz niego oczywiście Michał Muklewicz, który był moim faworytem, no już moim faworytem być się nie może, bo odpadł w ćwierćfinale. A także Konrad Kleinsmith, który dostał się, zdaje się, do kadry narodowej, dlatego nie mógł brać udziału w eliminacjach do Mistrzostw Polski Amatorów. Ale Kacper to kolejny dowód na to, jak świetną pracę na Pomorzu wykonuje się w kwestii szkolenia młodzieży. Teraz rozgrywa bile pełne. Bardzo dynamiczny strzał, no troszeczkę chyba gubi pozycję. Nie o to mu chodziło, by parkować białą na 13, zdaje się. Ma jednak wciąż dwójkę do rozegrania. Jest pewne wbicie, a więc chyba z wysokiego chce zacząć ten półfinał Kacper Konkel. Jest bliski partii, a już teraz tylko od niego zależy, w jaki sposób uruchomi to końcowe odliczanie. Wszystkie bile dostępne, wszystkie na jednej połowie stołu. Oj, teraz troszeczkę sprawy zdają się komplikować. Nie takie kąty, jak mógłby Kacper tego oczekiwać. Świetnie teraz zgasił tę białą po wbiciu trójki, ma kapitalną pozycję do siódemki, naprawdę niby na małym dystansie operował białą bilą Kacper Konkel, ale należą się brawa za taką precyzję. Oj, 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 jest siódemka w wózie, ale uciekła ta biała dość daleko i długi strzał na tę partię, na 1-0, proszę Państwa. Ma tutaj wątpliwości Kacper, zupełnie uzasadnione. Partią z kija wynik otwiera Kacper Konkel. Zapraszamy na reklamę. Dominik, ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypis zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Yeah.
1-0 prowadzi po partii Skija Kasper Konkel. Czy będzie w stanie tym samym odpowiedzieć Stanisław Chaba? Stanisława Chaba oglądaliśmy w pierwszym meczu na stole telewizyjnym. Pokonał on faworyta dyrektora turnieju Konrada Siworenko 4-2. Potem pokonał Adriana Woźniaka 5-1, Norberta Żelazko 5-3 i 5-4 pokonał Stanisław Chaba Michała Muklewicza w półfinale, a więc co by tu dużo mówić, naprawdę zawodników, którzy mogli być upatrywani jako faworyci tego turnieju, pokonał Stanisław Chaba. Trudna była ta jego droga do półfinału i Kasper Konkel już w pierwszej partii pokazał, że wcale nie będzie łatwiej. No i dołączył do mnie znowu Adrian Woźniak. Witaj Adrianie ponownie. Witam ponownie. Teraz możemy komentować mecz mojego pogromcy, także... Masz pewnie kilka ciepłych słów pod adresem Staszka Chaby, co? Nie. Spokojnie. Oby tylko zagrał tak dobrze, jak grał ze mną, to wtedy nie będę miał nerwów. No nie będziesz czuł, że mogłeś osiągnąć tak, coś więcej, dokładnie. Nie będzie tego niedosytu, tak? Dokładnie. No to jest... Mam nadzieję tylko, że zagra właśnie tak, jak bynajmniej zagrał ze mną. Proszę bardzo, tutaj na naszym forum odzywają się kibice Kacpra Konkela, a Aneta Chabowska i Paweł Piotr Guziński. Taka ciekawostka, tymczasem Stanisław Chaba dobrze chyba rozgrywa ten układ, tak mi się przynajmniej wydaje. Ma szansę teraz pozbyć się bili numer 4. A więc to jest, to będzie trudny strzał, ale na pewno bardzo ważny, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tego układu. Powiedz mi, co zadecydowało o tym, że Stanisław Chaba cię wyeliminował, bo to dość ważne pytanie, wziąwszy pod uwagę, że oglądamy tego zawodnika na stole telewizyjnym. No, zagrał naprawdę bardzo dobry mecz ze mną, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że to może się tak szybko potoczyć. Kilka moich błędów i dziękuję, tak? Czyli po prostu był bardzo skuteczny, wykorzystując twoje dokładnie, pomyłki, tak? Dokładnie. No Kacper jak na razie jeszcze w tym meczu się nie pomylił. Partią Skija otworzył wynik. Ależ teraz błąd Stanisława Chaby, no chyba z tobą takich błędów nie popełniał. To nie zdarzało mu się niestety. To powiedziałbym szkolny błąd, próba zagrania czwórki, ale biała posłana wprost do łzy, jakby to było intencją Stanisława. Oczywiście to nie mogło być jego intencją. No jeżeli Kacper podtrzyma skuteczność z pierwszej partii, to bardzo szybko będziemy musieli zaprosić Państwa na krótką przerwę. A to dlatego, że będzie 2-0. No cóż, pewnie zacznie od bili numer 11, bo ona jest najbardziej kłopotliwa w tym układzie. Czwórka odcina do niej dostęp. Potem tam dość ciasno w tej środkowej części stołu. Tam też trzeba będzie uważać, tam też trzeba będzie wykazać ogromną precyzję, żeby gdzieś się nie zgubić, gdzieś nie zgubić kąta i nie zacząć się gonić zamiast rozwiązywać. Dość intensywna dolna rotacja. Oj, ale chyba nie o taki efekt chodziło. Jest 14 do zagrania, no ale taki kąt, jaki ma na kuli z zielonej paskiem, Kasper Konkel wcale nie był konieczny, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Może również 14 grać do środka i kto wie, czy to nie byłoby także nie najgorsze rozwiązanie. Grając do środka prowadzi białą po dolnej połowie stołu, więc nie zmienia zbyt wiele w tym układzie. Zmniejsza ryzyko, że zablokuje sobie którąś z bil do końca. Przecina te kule, ale przytomnie moim zdaniem dość odprowadza białą na podgórną bandę. Zwiększa dystans. Nie wiem, czy ma coś do zagrania teraz Stanisław Chaba. Wydaje mi się, że nie, natomiast... Czyli bardzo dobre zagranie. Siódemkę czy nie? Może tą drugą kamerę? Chwilkę? Siódemki nie widzi, na nie, pewno. Nie widzi na pewno. Może tam tylko drasnąć trójkę. A jednak widział jeszcze czwórkę? Zobaczmy to jeszcze raz. Było tam miejsce, no ciężko to było z naszej perspektywy dostrzec. Na pewno nie było go zbyt dużo, dlatego bardzo dobre zagranie Stanisława Chaby. Tam jeszcze chyba troszeczkę szczęśliwie zdarzył się parking na jednej z połówek, dzięki czemu ma pozycję do trójki. Teraz na stopa, jest siódemka, zapewne do końca. No tutaj też musi Stanisław uważać na to, żeby nie zgubić się białej w kieszeni. Musi też uważać, żeby
Po wbiciu brązowej kuli w pozycjonowaniu na czarną, nie zostawić gdzieś białej za którąś z połówek, a jednak do środka zagrywał Stanisław Chaba i świetne to było zagranie. Idealna pozycja do ósemki, bardzo intensywna rotacja i ten mecz jak na razie nie zawodzi, mamy 1-1. Trzecia przed nami z maksymalnie 9 partii. Otworzy ją Kacper Konkel, który wygrał walkę o rozbicie. Na razie partia z kija, a potem w odwecie no, seria naprawdę ciekawych, widowiskowych zagrań Stanisława Chaby. Ktoś tutaj na naszym forum, już sobie teraz nie przypomnę kto, zauważył, że 3 oldboyów mamy w gronie półfinalistów Mistrzostw Polski Amatorów. To Stanisław Chaba, to Tomasz Młodziński, to zdaje się Tomasz Sadlik. Przyznam szczerze, że nie byłem zupełnie przekonany, że oldboyem jest Tomek Sadlik. W każdym razie teraz kolejne bardzo dobre rozbicie Kacpra Konkela. Dosyć szybko przebiega nam ten pojedynek, musisz przyznać. No chciałbym to przyznać, naprawdę. Ale no powiedzmy, że to jest takie tempo, które no jest dość akceptowalne. Mamy 15 minut, za nami 2 partie. Tak lepiej jak w poprzednim meczu, tak? Tak, wówczas 1,5 godziny. No jeżeli taka tendencja zostanie podtrzymana, to przy 9 partiach wyjdzie nam około 63 minut. No, to jest powiedzmy dość dobre tempo na ósemkę. 9 partii w ósemkę w 63 minuty. Oczywiście, no i do zakładu, że obaj zawodnicy chcieliby sprawę rozstrzygnąć jak najszybciej. I na razie dużo w tym temacie robią. Nie pozostawiają niczego przypadkowi, zwłaszcza Kacper, który popisał się partią z kija. Teraz dobre rozbicie, chociaż no, zgubił trochę pozycję. Będzie musiał salwować się zagraniem spoza planu, że tak to ujmę. Oj, spory, bardzo duży właściwie błąd na 9 i szansa przed Stanisławem Chabą na wyjście na prowadzenie 2-1. Oczywiście droga do tego jeszcze daleka, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na pozycję trójki. Chociaż z drugiej strony trójka chyba przechodzi do lewej. Myślę, że przechodzi do lewej dolnej kieszeni. No z tej kamery możemy się tylko dać nabrać. No, 7 to już to pierwsza wila, która wydaje się dość niewygodna. Jest także do jego dyspozycji 4, 1. Ja bym zaczął chyba od tej 1, pozbył się potem 5 i wrócił na dolną połowę stołu, by rozegrać resztę bil pełnych. Co myślisz o takim pomyśle? Myślę, że nie jest najgorszy, natomiast widzę, że pan Chaba zupełnie, oj, troszeczkę chyba błąd przy pozycjonowaniu. Nie wiem, czy chciał chodzić na 2, czy chciał może tam bez względu na to 3 dochodzić, szczerze mówiąc. Myślę, że jeżeli nawet chciał na 2, to taki kąt nie jest mu potrzebny na tej kuli. Radzi sobie jednak wybornie. No cóż, teraz będzie prawdopodobnie pozbywał się bil z tej górnej połowy. Potem myślę 4, 3 i 8, tylko gdzie zagrywać tę 8, skoro do lewej kieszeni dostęp odcina 10, do prawej 15 i 9. No tutaj będzie problem. Być może z trójki uda się uzyskać taki kąt, po którym będzie możliwe pozycjonowanie na 8 do środka. Kto wie? No to jeszcze przed nami. Myślę, że to się w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu najbliższych sekund rozstrzygnie. Teraz brakowało trochę kąta na 5 i stąd ten duży dystans między 4 a białą. Ciężko będzie precyzyjnie pozycjonować na 3. Zobaczymy, jak poradzi sobie Stanisław Chaba. Delikatnie, skutecznie, ale chyba jednak troszeczkę za mocno, wbrew temu, że dość delikatnie starał się grać zawodnik Karambola Chorzów, który do turnieju finałowego awansował, zdaje się, z eliminacji w Żorach.
było tam miejsce na zagrywanie trójki? Chyba tak, chyba błąd zawodnika. W każdym razie troszeczkę zmienia się sytuacja. Teraz to Kacper może mieć problem z dostępnością do lewej narożnej łzy, czy tak jest w istocie? Zdaje się, że nie zagra tam dziesiątki, na pewno nie w tym uderzeniu. Problem też teraz jest z 15 i 9, tak? Jedyna kula, którą może zagrać, moim zdaniem, to kula z numerem 14. Absolutnie, masz rację. Myślę, że jeżeli Kacper czuje się na siłach, mógłby spróbować takiego zagrania 14, powrotu do 9 i próby zagrania kombinacji 9 i trójki, tak by przykleić białą do 15. To oczywiście wymaga dużej precyzji, to jest taki... No trudny chyba plan do zrealizowania, nie mówię, że ja bym tak próbował grać, ale to jest jakiś scenariusz na rozegranie tej partii. Czy taki pomysł będzie przyświecał Kacperowi? No trudno powiedzieć. W każdym razie faktycznie decyduje się na tę czternastkę do końca, czy do środka? Do środka. I czy nie przyjdzie mu za to zapłacić? Jest cały czas biała na stole, ale na pewno nie udało mu się uzyskać tego, co chciała, więc pozycji do kontynuacji. Dobre to wbicie, naprawdę to nie było łatwe wbicie. Może będzie próbował teraz zablokować tą łzę, chwilą numer 10. Chociaż wiesz, różne już tutaj ekstremalne próby wbijania widzieliśmy. Nie wiem, czy Kacper też będzie wpisywał się w ten trend. Delikatnie, ale skutecznie. I chyba pechowo. No tak, na pewno nie ma do możliwości zagrania ofensywnego w tej sytuacji. Chyba nie ma szans tam, by 15 zmieściła się koło trójki. Koło dziesiątki nam się już nie zmieści niestety. No zdecydowanie masz rację i ciężko mu będzie postawić odstawną w tej sytuacji. Nie do, na domiar złego biała bardzo daleko od zagrywanych kul, dodatkowo przyklejona niemal do bandy. Może próba tylko jakiegoś muśnięcia jednej z tych dwóch bil z paskiem, tak by biała powróciła mniej więcej w to miejsce, w którym się znalazła. Ale co tu, o co tu chodziło? No być może właśnie Kacper chciał nam udowodnić, że jest tam jednak trochę miejsca koło tej trójki. Tak, to... No cóż, 2-1 chyba za chwilę będzie, ale nie dla Kacpra Konkela, który pogubił się ewidentnie w końcówce tej partii, tylko dla Stanisława Chaby. Jest trójka w uzie, jest pozycja do ósemki. Nawet tutaj już nie silił się na jakieś ekwilibrystyczne zagranie. Po prostu zadecydował, że zagra długą czarną bilę do lewej narożnej kieszeni. Dość rozsądna decyzja, tak mi się przynajmniej wydaje. I 2-1 prowadzi Stanisław Chaba. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Stanisław Chaba prowadzi 2-1 i to on będzie rozbijał w kolejnej partii. Zobaczmy ten strzał z głównej kamery, bo z tamtej niewiele mogliśmy widzieć. Chyba żadna z kul nie znalazła drogi do kieszeni. Zobaczmy powtórkę. Ależ dynamiczny wymach. A jednak coś wpadło do środka. Tak jest, jest w środkowej kieszeni. Tam za pomocą niejako... Dwunastki ta bila znalazła drogę do łzy. Chociaż nie udało się tutaj skontrolować białej. Będzie ciężko zacząć
jakiś przystępny sposób wbijanie, no może dwunastka do środka. Ja bym chyba zaryzykował grę pełnymi kulami, tak, dokładnie. Mamy dosyć łatwą jedynkę, czy też siódemkę. Rzeczywiście, masz rację, tylko tak się zastanawiam, czy ta trójka jest, aby trójka na pewno... przychodzi na pewno do dolnej kieszeni lewej. Jednak gra połówki. Może czuję się po prostu jeszcze niepewny. Ależ fatalne zagranie! Próba zbijania dwunastki, czy też trzynastki chyba. Trzynastki, tak jest, do końca. No nie dość, że duża pomyłka na wbiciu, to jeszcze biała w łuzie. No tak na pewno nie chciał rozpocząć tej partii Stanisław Chaba. No cóż, szansa dla Kacpra Konkela na doprowadzenie do remisu. Faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o połówki, dość kłopotliwa jest ta 14 i 11. A w dalszym ciągu mamy stół otwarty, także... Także pełen komfort wyboru przed młodszym z zawodników. No myślę, że faktycznie lepiej byłoby wybrać w tej sytuacji, zwłaszcza mając białą do dyspozycji bile pełne. Pytanie tylko, w jakiej kolejności je rozgrywać. A jednak połówki? No proszę. Blisko tam było dość kuriozalnego faulu. Ostatecznie biała nie trąciła żadnej z kul. Teraz sobie otworzy na pewno 11 i 14 Kacper. Właśnie tak. Czy utrzymuje szansę na kontynuację? No jest na pewno... 13 jest do zagrania do środka. Właśnie tak, więc dobre to było zagranie. Ciekaw jestem, co sprawiło, że Kacper wybrał połówki. Być może to... Pewnie gdyby nie miał możliwości ustawienia białej tam, gdzie sobie tego życzył, gdyby nie miał możliwości otwarcia sobie 11 i 14 już w pierwszym uderzeniu, pewnie bardziej doceniłby bile pełne. Tymczasem Tomasz Młodziński, zdaje się, prowadzi w drugim meczu półfinałowym. Tak jest, tam jest 2 do 0. Oj, blisko tam było błędu, ale ostatecznie 9 w kieszeni i wciąż przy stole Kacper Konkel. Tomasz Młodzieński prowadzi już 3 do 0 z Tomaszem Sadlikiem. A więc narzucił ostre tempo starszy zawodników, zawodnik z Sopotu. Zapewne ten półfinał, ten drugi półfinał skończy się szybciej niż ten, który Państwu pokazujemy. Oczywiście nie możemy niczego jeszcze przesądzać. Powiększa się liczba kibiców Kacpra Konkela na naszym forum. Dołączył do niej Konrad Kleinschmidt, dołączył Roman Konkel, dołączył także Kamil Szonszor. Tymczasem Kacper, jakby niesiony ich dopingiem, całkiem nieźle rodzi sobie z tym układem. Jeszcze tylko 14 i 8. No troszeczkę chyba niewdzięczny ten kącik na kuli z zielonym paskiem. Jak to oceniasz? Ja tu widzę ryzyko, że biała może wpaść w czwórkę. Czwórkę, niestety tak. I będziemy mieli wtedy zablokowaną drogę do łzy. Absolutnie. No ciekaw jestem, co też wymyśli Kacper. Udało się uniknąć zbicia białej z jakąkolwiek bilą. Wygląda to dosyć dobrze. Całkiem nieźle. Teraz no, wbijać ósemkę. Teraz przy wbijaniu ósemki biała może wpaść w dowolną kulę, byleby nie wpadła do łzy. To już różnicy nie robi. Sprawdził jeszcze wnikliwie Kacper, czy ta ósemka przechodzi. Oj, szczęśliwie. Ta trójka jednak trochę pomogła. No cóż, mamy 2 do 2. Następną partię otworzy Kacper Konkel. Kacper zaczął od partii z kija. Potem to jego rozbicie również było dobre. Brakło trochę szczęścia. A my mamy tutaj do sprzedania, szanowni państwo, do zaoferowania właściwie całkiem ciekawe bransoletki w Billard Sport, Billard Sportem wszystkich. Naprawdę sam noszę taką bransoletkę, jestem bardzo z niej dumny. Jeżeli ktoś ma życzenie, zapraszamy do frame'u w tej chwili, jest tutaj ich dość dużo.
2 do 2 Kacper Konkel otworzy kolejną partię. Niestety z rozbicia wpada nam tylko biała. Także... Zobaczmy jeszcze raz powtórkę rozbicia. I Stanisław Chaba przed szansą na objęcie prowadzenia 3 do 2. Adrian, ty zdaje się też miałeś coś do sprzedania. Zapomnijmy o tym. Może i masz rację. W każdym razie na bilet pełny decyduje się zawodnik z Chorzowa. I to jest dość rozsądny wybór. Tak mi się wydaje, jest na pewno pytanie o tą trójkę. Co zrobić z czerwoną kulą? Czy ona gdzieś przechodzi? Na razie na siódemce zdaje się skupiać... Zdaje się skupiać Staszek. Chyba, że chodzi do trójki, do któryś z tych kul. Przyznam, że nie dopuszczałem do siebie myśli, że ta trójka może przechodzić do środka. Teraz nie mam już najmniejszych wątpliwości. Sporo dolnej rotacji, czy biała pozostanie na stole? No cóż... Bezpiecznie, natomiast pozycja do kuli z numerem 6 nie jest może wymarzona. No zdecydowanie ten kącik bardzo wyrzucający. Nie sądzę jednak, by z bandy jedynkę starał się zagrać Stanisław Chaba. To mu zupełnie nic nie da. W sumie zapomniałem, że Stanisław Chaba jest zawodnikiem leworęcznym, także troszeczkę... Łatwiej w tej sytuacji faktycznie. No teraz powinien zadbać chyba jednak o lepszy kąt, zdecydowanie. Mało tego kąta, no, pewnie jest w stanie, wręcz na pewno jest w stanie wywindować białą nieco wyżej, jeżeli patrzymy na stół z perspektywy ekranu. W każdym razie moim zdaniem teraz powinien szukać pozycji do jedynki, a szukał pozycji do siódemki i znajduje tę pozycję. Dobry strzał. Tutaj wiele złych... Do jedynki, przepraszam, jeżeli ci przerwę, myślę, że do jedynki była to dosyć trudne pozycjonowanie. Dlatego też dochodził do willi numer 7. Ale tutaj wiele złego mogło się wydarzyć i udało się uniknąć wszystkich negatywnych potencjalnie następstw tego strzału. Mógł zagrać za krótko, mógł zagrać za długo, mógł schować białą za dziewiątkę. Ostatecznie ma no, optymalną pozycję wiąższy. Ostatecznie wyszło to bardzo dobrze. Tak jest, optymalna pozycja wziąwszy pod uwagę okoliczności. Teraz też udaje się uniknąć niepotrzebnych zbić z innymi bilami. I myślę, że to jest już wynik 3 do 2 dla... Stanisława Chaby. Tak jest. No nabiera rumieńców gra Stanisława. Jest coraz pewniejsza, coraz precyzyjniejsza. I 8 na 3 do 2, a my zapraszamy na reklamę. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Trzy do dwóch prowadzi Stanisław Chaba, który teraz otworzy kolejną partię. Myślisz, Adrian, że Kacper jest jeszcze w stanie odpowiedzieć, jest jeszcze w stanie podnieść się w tym pojedynku? Kilka straconych szans w jego grze już się pojawiło, to na pewno nie działa dobrze. Na dodatek Stanisław, co zobaczymy na powtórce, tym razem popisuje się takim rozbiciem, jakiego jeszcze nie widzieliśmy w jego wykonaniu. Piekielnie mocnym, bardzo skutecznym i co najważniejsze skontrolowanym. Jak myślisz? Myślę, że Kacper jest jeszcze w stanie się podnieść, natomiast jeżeli będzie popełniał błędy, tak jak do tej pory, to Stanisław myślę, że jest w stanie po prostu wykorzystać je w sposób dobry, tak jak tutaj widzimy. Tak jest, tymczasem na stole drugim, na którym rozgrywa się półfinał, Tomasz Młodziński już 4 do 0 prowadzi z Tomaszem Sadlikiem. Czyli chyba szykuje nam się finał Old Boyów, można to zauważyć. No tak, to będzie blisko takiego rozstrzygnięcia, jeżeli teraz bezbłędną grą popisze się
Stanisław Chaba, jeżeli obejmie prowadzenie 4 do 2 i w sumie to wskazuje. Tak, wyrówna stan pojedynku, jeżeli chodzi o liczbę partii z kija na otwarcie. Na dzień dobry Stanisława takim właśnie, taką sekwencją uraczył Kasper Konkel, potem ta jego gra nieco przysiadła, mówiąc kolokwialnie. Zdarzyły się błędy techniczne, taktyczne i to pozwoliło nabrać wiatru w żagle Stanisławowi Chabie, który teraz zmierza ku partii z kija, tak się wydaje. No problematyczna może być ta trójka. Jeżeli teraz dobrze wyjdzie z jedynki na trójkę, chociaż jest to dosyć ciężkie. Absolutnie, ale nie będzie wcale łatwiej moim zdaniem wyjść z jedynki na szóstkę. Nie, nie widzę jaki to jest dokładnie kąt. Niestety. Dużo górnej rotacji i chyba będzie bardzo dobrze. Tak jest, no dość szczęśliwie. W każdym razie na pewno trójka jest teraz do zagrania dla Stanisława Chaby. Będzie natomiast problem zapewne by pozycjonować z czerwonej kuli na kulę zieloną. Jednak troszeczkę za duży ten kącik na trójce, by wymyślić jakąś konwencjonalną, jakąś prostą metodę. I czyżby się udało? Zdaje się, że świetnie tutaj zagrał Stanisław Chaba. Chyba ma tam dostęp do tej szóstki. I to z takim korzystnym kątem, jeżeli chodzi o pozycjonowanie na ósemkę. Ósemka teraz do końca. Chyba tak. Wydaje mi się, że chodziło bardziej o pozycjonowanie na środkową kieszeń, ale za mocno zagrywa Stanisław. Przeżywanie zagrywa do środka jednak. Jednak. W każdym razie o jeden strzał od prowadzenia dwupunktowego. A jednak do końca. Do końca delikatnie. I zostaje na stole ta ósemka, szanowni państwo, a więc to jest szansa, na którą na pewno czekał Kacper Konkel. I kto wie, czy nie przyjdzie za to zapłacić surowej ceny Stanisławowi Chabie. Jeżeli teraz Kacper popisze się bezbłędną grą, doprowadzi do remisu, potem to on będzie rozbijał, a to, że partii z kija potrafi robić, już udowodnił w pierwszej odsłonie tego pojedynku. Zaczyna od trzynastki. No, ale w drugim półfinale wciąż 4 do 0. To taka ciekawostka, ten wynik jest akurat bardzo skrupulatnie uaktualniany, jeżeli interesuje państwa właśnie mecz Tomasza Młodzińskiego i Tomasza Sadlika. Tymczasem bardzo pewnie jak na razie rozwiązuje ten układ Kacper Konkel, chociaż trudno powiedzieć by było co rozwiązywać, skoro na stole są tylko i wyłącznie bile, które interesują młodego zawodnika z Wejherowa. Teraz zdaje się dziesiątka do środka i tutaj trzeba będzie wykazać precyzję, bo można się na tym strzale pomylić. Kasper się jednak nie myli. Jeszcze dziewiątka, piętnastka i dwunastka. No, chyba w tej kolejności, o której mówisz, byłoby najlepiej je wbijać. Zwłaszcza, że nie trzeba tutaj jakichś cudów, by pozycjonować na ósemkę, która notabene stoi w kieszeni, w lewym górnym rogu. Kać będzie teraz grał lekko. Zdolną rotacją. Nie, jednak zmienia zamiar. Lekkie zagranie. I tutaj wystarczy zagrać praktycznie na stopa, nie powinno być problemu. Problemem właściwie to jest strzał na tę partię, jeżeli nie pomyli się na dwunastce, to chyba nic już nie odbierze mu remisu w tym pojedynku. Nie myli się i teraz długi strzał. Zobaczymy, lekko czy dość pewnie, jak obstawiasz? Myślę, że zagra z umiarem. 3 do 3, szanowni państwo, następną partię otworzy Kacper Konkel. Dominik, ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice,
Nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Siódma partia przed nami, szanowni państwo. Rozbicie Kacpra Konkela. Na forum coraz więcej głosów opowiadających się za pomorskim finałem. No cóż, to jest możliwe. Teraz bardzo dobrze rozproszyły się te bile po rozbiciu młodego zawodnika. Czy... Tak jest, dwójka przy łuzie. Faktycznie ta szóstka jest problematyczna bez względu na to, którą grupę bil się wybierze. Wydaje mi się, że chyba korzystniej byłoby zagrywać się połówki. Kluczy długo wokół stołu Kacper Konkel. Faktycznie to może być jedna z bardziej ważkich decyzji w tym pojedynku. Ta partia może być naprawdę przełomowa, chociaż gramy do 5 wygranych partii. Nie wiadomo, jak wynik 4-3 podziała na nastroje obydwu zawodników. Decyduje się na połówki. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzi z rozbiciem tej kuli numer 8. Natomiast przed tym jeszcze kilka strzałów. Tak jest, chociaż... Swoją grupę bil. Tak jest, no nie dość... Trudno tutaj z którejś z tych półek będzie z dużą łatwością rozbijać ósemkę. No moim zdaniem tylko idealny kąt na dziewiątce jest takim dobrym rozwiązaniem. Chociaż jest tutaj ryzyko. Trzeba też o tym pamiętać, że jakakolwiek próba rozbicia szóstki może... Mamy zagranie dziewiątki, możliwe, że teraz właśnie pokusi się o rozbicie. Tak jest. Dobry pomysł, naprawdę świetny pomysł. Wykorzystanie najpierw bandy dolnej rotacji. Gdyby zagrywał bezpośrednio w tę szóstkę, było ryzyko, że tam biała wpadnie do łzy. Tymczasem ósemka już uwolniona. Jest możliwość kontynuacji na czternastce. Jednak zdecydował się tutaj na zagranie bili numer 10. Ależ teraz błąd, pomyłka minimalna została w łuzie. Została w łuzie 15. Tymczasem w drugim półfinale Tomek Sadlik zdobywa swój pierwszy punkt. Zobaczymy teraz, jak poradzi sobie z tym układem Stanisław Chaba. Chyba... będzie próbował wbijać trójkę. Tak jest, zwłaszcza, że to nie jest jego jedyny problem na stole. Jednak... No dziwne dość zagranie. No, w każdym razie wyprowadził białą bilę dosyć bezpiecznie. No tak, ale cały czas czternastka jest do wbicia, tyle że trudno będzie po niej pozycjonować na tę ostatnią połówkę. Właśnie teraz zdaje się za nią zabierać. To jest, zdaje się, trzynastka, tak? Wydaje mi się, że jedenastka z kolei. W każdym razie ciekaw jestem, jaki pomysł ma na tą bilę Kacper. No dość ciekawe zagranie. No i dosyć szczęśliwie, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ustawienie teraz białej bili. O tyle szczęśliwie, że biała przyklejona do czwórki. Nie ma tutaj bezpośrednio chyba możliwości zagrywania trójki, znaczy jest ta czerwona kula do wbicia jak najbardziej, ale to bardzo trudny strzał. Ciężko będziemy ustawić mostek tutaj pomiędzy jedynką a czwórką. Zwłaszcza, że Stanisław jest leworęczny, tak? Dokładnie. Zdecydowanie będzie ciężko.
Zobaczymy, co teraz wymyśli Stanisław Chaba. No sporo ma tych bil na stole, może wymyśli jakiegoś sejfa. A jednak będzie próbował zagrywać bilę numer 3. Nie, tak. Próba ojej. Sejfa. Próba odstawnej. Zobaczymy, co teraz wymyśli Kasper Konker. Myślę, że będzie zagrywał po prostu 14 do lewej dolnej kieszeni. Tak jest, potem no chyba nie powinien mieć problemów, że wbijając 14, by wypozycjonować na bile z czerwonym paskiem. Myślę, że dwie bandy tutaj załatwią sprawę, ewentualnie trzy. No wystarczy na dobrą sprawę zadbać o to, by biała bila... Jednak nie będzie jej ścinał. Zdaje się, że no chyba, że do środka, ale to było już zupełnie bez sensu. A jednak, nie, jednak. Teraz jeżeli nigdzie się nie zakopia, szczęśliwie jednak, różnie to mogło się skończyć. I teraz chyba z górną rotacją, taką intensywną górną rotacją i wykorzystaniem jednak dolnej bandy. Z dołem jednak, zobaczymy. Oj, to może się zemścić. No nie jestem przekonany. No oczywiście. Dobrze, zobaczymy. Tak jest, jest tutaj możliwość bijania ósemki, to na pewno nie będzie nic skomplikowanego. Faktycznie byłoby spore ryzyko grać to z taką intensywną górną rotacją na tym dystansie, jaki dzielił białą i jedenastkę. I Kacper Konkel obejmuje prowadzenie 4 do 3. Dosyć dobre rozbicie. Nie wiem, czy coś wpadło, szczerze mówiąc, nie zauważyłem. A jednak podejdzie do stołu przeciwnik. No i szansa przed Kacperem Konkelem, 4 do 3 prowadzi ten młody zawodnik i teraz jeżeli dobrze wybierze grupę bil do rozgrywania i będzie miał pomysł, jak rozwiązać te najtrudniejsze sytuacje. No w przypadku, w obu przypadkach jest to 13 i 6, 7 też jest problematyczna. A więc niewykluczone, że właśnie na tych bilach, które zostały teraz wymienione, rozegra się... Teraz 6 możemy rozwiązać właśnie. Myślisz, że to jest odpowiedni kąt? Nie. Od początku wydawał mi się troszeczkę za mały. Być może teraz właśnie spróbuję otworzyć sobie szóstkę Kacper. Też nie. Zdaje się, że szóstka przechodzi do prawej górnej kieszeni. A pytanie jest co z siódemką? Chyba, że przechodzi nam na... Z tej kamery trudno jednoznacznie stwierdzić. Nie byłbym w stanie z tamtego ujęcia odrzucić żadnej z opcji. Szóstka już w kieszeni. Tak jest, to było dobre zagranie. Tam troszeczkę zbyt duży kącik sobie wykreował Kacper na tej szóstce, ale poradził sobie wyśmienicie. Do czego się tam teraz składa? Do dwójki. Do dwójki, tak jest. W drugim półfinale wciąż 4 do 1 i chyba tam dostrzega możliwość zagrywania siódemki Kacper. Tak by się wydawało po pozycjonowaniu, jakie teraz zaprezentował, chociaż być może to było nie najlepsze pozycjonowanie na piątkę. W każdym razie ma też do dyspozycji jedynkę, niemalże na wprost prawej górnej kieszeni. To jednak nie rozwiązuje jego najpoważniejszego problemu w tej partii, a więc problemu z bilą numer 7. Tam cały czas patrzył, czy ta siódemka może przechodzić do lewej dolnej kieszeni. To się okaże. Wydaje mi się, że to niemożliwe, żeby przechodziła. Tak patrzę, biorę pod uwagę szczególnie położenie jedenastki.
Słyszymy właśnie, że Tomasz Młodziński zapewnił sobie miejsce w finale, a więc to on czeka na swojego rywala w meczu o złoto. Delikatnie, czyżby się udało? No proszę, znalazł tam jednak miejsce Kacper Konkel na wbicie tej siódemki, zobaczmy. I chociaż pozbywa się ze stołu najtrudniejszej zbil, który miał w swojej grupie, to jeszcze dużo pracy przed nim. Przede wszystkim trudna piątka, trudne złożenie. Trzy kule dzielą go od finału Mistrzostw Polski. Trzy kule dzielą nas wszystkich od pomorskiego finału w Mistrzostwach Polski amatorów. Żeby zagrywał do końca tą piątkę. Gdzie by jej nie zagrywał, naprawdę będzie mu bardzo trudno. Nie wiem, czy to nie jest taki klasyczny chiński snooker. Nie wiem, czy nie jest przyklejona do piętnastki ta biała. Na szczęście Kacper jest dość wysokim zawodnikiem i będzie mu być może nieco łatwiej niż komuś nieco mniej hojnie obdarzonemu wzrostu. Ależ błąd! Dosyć duża pomyłka. I czy Stanisław Chaba jest w stanie ten układ rozwiązać w jednym podejściu? Teraz Kacper nie może zrobić nic innego oprócz czekania. Coś dziwnego się... Teraz nie popisał się... nie popisał się Stanisław Chaba. I sytuacja się komplikuje. Zdaje się, że teraz dostąpi chwilę gry taktycznej. Tak jest. Ależ... Bardzo energicznie po sejfie rywala podbiegł do stołu Kacper Konkel. Chyba tam dostrzega jakąś możliwość zagrania dla siebie. Chyba ma jakiś korzystny pomysł. A jednak coś nie tak. Czyżby było tam miejsce między 11 a 14, by bezpośrednio zagrywać piątkę? Kacper. Jest jakiś pomysł w głowie Kacpra. No i zobaczymy, co też wymyślił. Sam jestem bardzo ciekaw tego, co tam się zrodziło w głowie tego młodszego zawodnika. Próba wbicia, było tam miejsce, a więc kolejny błąd Kacpra. Myślę, że jeżeli teraz Stanisław Chaba się pomyli, to Kacper będzie w stanie to dosyć dobrze wykorzystać. Zobaczymy teraz. Piątka jest przy łzie. No już kilka szans niespodziewanie dostał Kacper w tej partii. Relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na... Znowu odstawna. Natomiast widzę teraz, że ma dostęp do bili numer 1. Nie, co mam. Bardzo ważna kulka. Myślisz, że będzie silił się na wbicie jedynki do prawej górnej kieszeni? Myślę, że tam też właśnie mierzy. A niestety duża pomyłka znowu. To już są chyba nerwy. Ale to nie jest pierwszy tak wyraźny błąd Kacpra. To jest chyba już pewna oznaka faktycznie dużego stresu i być może zmęczenia.
teraz wykorzysta Stanisław chyba swoją szansę. Tak by się mogło wydawać. Pytanie tylko, czy chociaż to nie jest najważniejsze, bo nie będzie trudno pozycjonować ewentualnie na piętnastkę do lewej dolnej kieszeni. Ciekaw jestem tylko, czy kula z brązowym paskiem przechodzi do kieszeni dolnej. Zdaje się, że już teraz ten problem chciał rozwiązywać Staszek Chaba. Myślę, że piętnastka przechodzi do prawej dolnej uzy, także nie powinien mieć problemu teraz zawodnik z Chorzowa. To dość dobra wiadomość dla niego. Zdaje się, że teraz będzie zagrywał jedenastkę i wtedy ta piętnastka przydałaby mu się bardzo. Taki sobie kącik zostawię. Myślę, że jest troszeczkę wyrzucająca, więc taki, jakiego potrzeba, by pozycjonować z piętnastki na czternastkę. Czyżby 4 do 4? Jeszcze może wstrzymajmy się chwilę. Niezadowolony ma Stanisław ze swojego ostatniego strzału. Tak jest, musi pozycjonować na lewą kieszeń, a to nie będzie super łatwe z tego kąta, aż tam się wcześniej, nie wiem czy zauważyłeś, poderwał Kacper, by dokładnie ocenić tę sytuację. Wskazuje się na nie najłatwiejszą bilę, ale dobra ta pozycja moim zdaniem. No ten strzał wbrew pozorom nie jest bardzo trudny, nie wiem czy się ze mną zgodzisz Adrian, mogło być gorzej. Myślę, że jest to w zasięgu Stanisława. Absolutnie jest w zasięgu Stanisława. Mamy 4 do 4. No, tak, nie wyobrażam sobie by... Dokładnie. Zapraszamy na przerwę, a po niej decydująca partia. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Cztery do czterech, szanowni państwo, absolutnie ostatnia partia w tym pojedynku półfinałowym. Przypomnijmy, że na zwycięzcę tej partii czeka już Tomasz Młodziński. No i teraz pytanie, czy to będzie pojedynek juniora z seniorem, czy juniora z oldboyem, czy oldboya z oldboyem. Wszystko w przeciągu, miejmy nadzieję, kilku najbliższych minut. Kasper Konkel jest jeszcze juniorem? Kasper Konkel chyba był jeszcze w tym roku na Mistrzostwach Polski juniorów. Aha. A jeśli nie, no to na pewno tym juniorem przestał być w zeszłym roku. W zeszłym roku był na pewno. Czy to teraz ważne? Skupmy się na tym, co Kacper pokazuje z rozbicia. I bodajże 11, ile mnie wzrok nie myli. Ależ teraz uciekła ta biała. Chyba już taki zdesperowany troszeczkę Kacper już zapomniał o tym, co było takim wyznacznikiem jego świetnej gry, jego świetnego rozbicia. Więc kontrola białej bili. Czy szczęśliwie ma trójkę do zagrania? Myślę, że dwie tutaj... Ewentualnie dwójka do dolnej. Tak, dwójka, czy też nawet kombinacja z dwójką, różnie to może być. W każdym razie decyduje się na trójkę i to dość przytomny wybór moim zdaniem. To czwórka, jeżeli czwórka idzie... Czyżby partia z kija na zakończenie? No właśnie, jeżeli ta czwórka przechodzi do prawej narożnej kieszeni, a wiele na to wskazuje, no to ma bajecznie prosty układ Kacper. No oczywiście niczego przesądzać nie można, ale to jest moja opinia na ten temat. Nie wiem, czy się zgodzisz. Dokładnie, jest to dosyć łatwy układ, jeżeli można... W ogóle jakikolwiek układ określić łatwym, prawda? Dokładnie. Bo na wielu rzeczach może się wydawać łatwy, ale jeżeli sobie sami nie pokomplikujemy kilku tutaj... No tutaj nie wyobrażam sobie nawet, jakby Kacper na siłę chciał sobie coś skomplikować, to byłoby ciężko. Teraz przy tym strzale, jeżeli wyjdzie mu dobrze... Właśnie. Jest jeszcze piątka, jest jedynka. Dał radę, jak widać. No tak, nie pomylił się. No chyba tylko jakby któraś z bil mu sklepała w kieszeni, mówiąc kolokwialnie, mogło się zdarzyć coś nieprzewidywanego. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj będzie wychodził na bilę numer 4 po szóstce. Faktycznie. Ależ drepcze, jak się trzęsie. Oj, no czuję presję, czuję emocje. Jest to gra o finał Mistrzostw Polski, także... No tak, bez względu na kategorię, to są dokładnie, Mistrzostwa Polski. Dokładnie. A jednak teraz gra bilę numer 6. I to jest dość przytomne moim zdaniem. Chociaż z drugiej strony ciekaw jestem, jak będzie pozycjonował.
ciekawi, nie? Dlaczego on chciał na siłę tutaj. Ale to wyglądało tak, jakby on z premedytacją grał na stopa, nie? Wiesz co, wydawało mi się, że chciał może minimalnie cofnąć na tą czwórkę. No ale dobrze, jeszcze nie ma tragedii. Jeszcze może. Bilet ratującą. Dlatego może też właśnie wybrał sobie. Tak, absolutnie. Bilet numer 6 teraz, żeby miał ewentualnie drugie podejście do pozycjonowania. No myślę, że to jest w miarę teraz, powiedzmy, dobre zagranie. Chociaż wiesz, ja spodziewałem się zagrania po dwóch bandach z górną rotacją, wyprowadzenia białej mniej więcej na środek stołu, by zostawić sobie kącik na czwórkę i znowu po dwóch bandach wychodzić na ósemkę. Taki byłby mój plan. No Kasper skazuje się tutaj na bardzo trudny strzał. Zobaczymy, myślę, że łatwiej było mu o wiele zagrać tak lżej tą ostatnią kulę, nie wiem, czy to była bila chyba z numerem 1. Tak jest, to była bila z numerem 1. W każdym razie tu jest dobre wbicie, toczy się ta biała, chyba będzie świetna pozycja. Już teraz ucieszył się Kasper Konkel, on już okazuje radość. Zobaczmy, czy wbije tę ósemkę, nie wiem, czy ta powtórka w odpowiednim miejscu. Jeszcze jednak grzeje się do tego strzału Kacper. No jeżeli coś ma później tak, to tylko teraz. Delikatnie. Jest. I jest Kacper Konkel w finale. Wielkie brawa. Kacper Konkel, Tomasz Młodziński. To już za chwilę. Trzecie miejsce dla świetnie dysponowanego Staszka Chaby. Dzięki ci, Adrian, za ten mecz. Dzięki wielkie.